Jakiego używanego iPada kupić w 2022 roku? Który model będzie chodził jeszcze przez długie lata i który z nich ma dobrą relację jakości do ceny? Moim typem jest iPad 6 z pamięcią 128 GB. Dlaczego ten? Jakie inne warto rozważyć? Jak i gdzie kupować mieć święty spokój? O tym dzisiaj opowiem. A nazywam się Bernard Fruga i pomagam Wam w cyfrowej dżungli, po której sam wędruję już ponad ćwierć wieku. Dzisiejszy temat. Używany iPad w 2022, czyli rzucamy okiem na to, co widać i słychać na rynku. No to po pierwsze ta moja rekomendacja i jej uzasadnienie. Dlaczego iPad 6 generacji z 2018 roku? Otóż na pokładzie ma procesor A10, 2 GB RAMu, no i według mnie będzie spokojnie funkcjonować do 2025 roku. Czyli daje temu modelowi jeszcze 3 lata życia pełną piersią. Zresztą jest to iPad, którego sam dotychczas używałem. Myśląc o kupowaniu iPada, radzę położyć na stole co najmniej 1500 zł, a najlepiej przygotować się na wydatek około 2000. Powiem, dopiero jak uzbroisz tablet w rysik i klawiaturę, to pokażę Ci swoją moc. No Bo moim zdaniem używanie dzisiaj takiego gołego, nieuzbrojonego iPada trochę się mija z celem, no bo nie odkryjesz tego, co Apple daje ci systemem operacyjnym iOS 15, a daje Ci bardzo dobre wsparcie rysika, klawiatury oraz taką przyjemną wielozadaniowość. Czyli za samo urządzenie zapłacisz między 1200 a 1800 zł, zależnie od tego, gdzie kupujesz, oraz czy wybierzesz wersję Wi-Fi, czy z telefonią komórkową, czyli z kartą SIM. Ja mam oczywiście na myśli tylko wersję 128 GB na dysku, bo radzę unikać 32 GB. Według mnie w bieżącym roku będziesz miał problem, żeby przetrwać z 32 GB wersją. Zatem trzeba będzie jeszcze dołożyć 250 zł, albo trochę więcej na klawiaturę, taką klawiaturę w Etui oraz kilkaset złotych na rysik. I teraz tak, z plotek w świecie IT słyszałem, że ten iPad załapie się na najnowszą aktualizację, czyli na iOS 16, która będzie pod koniec bieżącego roku. No i przypuszczalnie Apple będzie potem przez kolejne 3 lata dostarczać ci łatki bezpieczeństwa dla tej wersji iPada. No dobra. Czyli mamy już za sobą moje uzasadnienie rekomendacji iPada 6. No a polecam ten model nie tylko dlatego, że mój egzemplarz wystawiłem na Allegro i chcecie zachęcić do licytacji, której link jest w opisie tego filmu. No tak, ale skoro pozbywam się iPada 6, to musi być na rynku coś jeszcze innego godnego uwagi. No i tym samym przechodzimy do pytania, jakie inne używane iPady warto rozważyć? No to idąc za ciosem iPada 6, warto, spra warto sprawdzać oferty jego następców, czyli iPada 7 i iPada 8, tylko wciąż radzę unikać wersji 32GB. A mając nieco większy budżet, można spojrzeć na używane iPady R trzeciej generacji, czyli to jest ten model z roku 2019 z procesorem A12. Podstawowa wersja ma tam 64GB pamięci, co powinno być wystarczające dla większości z Was, bo na przykład przy moim korzystaniu z iPada to wykorzystuje tak maksymalnie do 40 GB. iPad Air to jest taka pośrednia wersja między tym edukacyjnym, podstawowym iPadem, a takim drogim, z górnej półki iPadem Pro. Zresztą widać to zarówno w wyposażeniu, jak i w cenie. iPad Air trzeciej generacji znajdziemy w cenie tak od 1600 do 2100 złotych. No i ten iPad Air trzeci to będzie zwykła alternatywa, gdy będziemy szukać iPada ósmej generacji. No bo obydwa mają ten sam procesor, mają 3GB ramu, natomiast R3 ma lepszą przednią kamerkę, no i ma ciekawsze opcje dyskowe. Powiem, przy iPadzie 8 jest to dylemat między małym dyskiem, moim zdaniem za małym, 32GB, a tym dużym, 128GB. Natomiast w R3 masz już albo 64GB. Albo 256 GB. Co więcej, używane R3 bywają tańsze od używanych iPadów 8, no bo R3 jest ponad rok starszy od iPada 8. Ale ja przyznam, że najbardziej pociąga mnie trzecia grupa iPadów, czyli linia Pro. No i tutaj też brałbym pod uwagę tylko procesory A10 lub nowsze. iPady Pro są z zasady najlepiej wyposażone, no i w związku z tym są też najdroższe i tą drogość też widać na rynku wtórnym. Mamy tutaj warianty z ekranem 11-calowym oraz takim prawie 13-calowym. No i te Pro mają co najmniej 64GB pamięci. Co więcej, te Pro od procesora A12 mają też złącze USB-C zamiast Lightninga, co wydatnie ułatwia używanie akcesoriów. No jak spojrzałem na ceny, to. Zaczynają się one od 1500 zł, ale dla tych modeli z procesorem A10 oraz od mniej więcej 2500 zł za wersję z procesorem A12. I tak, spośród używanych iPadów Pro, wydaje się, że warto spojrzeć na tego iPada Pro z 2018 roku czyli on tam nosi nazwę iPad Pro 11 pierwszej generacji albo iPad Pro 12,9 trzeciej generacji. Bo te dwa iPady to są praktycznie identyczne urządzenia, a odróżnia je wielkość ekranu oraz wielkość baterii. chciałem też powiedzieć jak i gdzie kupować, by mieć święty spokój. No przede wszystkim radzę zwrócić uwagę na stan baterii. No bo zależnie od sposobu i intensywności używania iPada przez poprzedniego właściciela, możemy dostać albo takie zupełnie bezproblemowe urządzenie, albo wręcz przeciwnie. Zwykle zakłada się, że baterie wymieniamy, gdy jej kondycja spadnie poniżej 80%, a wymiana baterii w iPadzie nie jest ani łatwa, ani tania. Bo trzeba zwykle liczyć tak między 500 a 800 zł, jeżeli przyjdziecie wymienić baterię. Czy inaczej mówiąc, wolałbym dołożyć kilkaset złotych do używanego iPada i mieć go z dobrą baterią, zamiast szukać takiej okazji, gdzie koniec końców będzie czekała mnie opłata za baterię, no i, no i ten serwis otwierania urządzenia. No i teraz tak, na przykład mój iPad 6 nie był najtańszy, ale jego bateria ma kondycję 93% i była ładowana poniżej 100 razy. Więc taki sprzęt to pochodzi jeszcze przez, przez wiele lat. No tak, ale sprawdzenie kondycji baterii iPada nie jest tak proste jak w iPhone'ie, bo tutaj wymagane jest użycie aplikacji na laptopie. Na przykład jest taka aplikacja iMazing, która działa zarówno na Windows, jak i na Macu. I w tej aplikacji możesz zobaczyć stan baterii, a w zasadzie nie ty, tylko ten, który sprzedaje. No bo z mojego doświadczenia wynika, że zarówno na OLX, jak i na Allegro sprzedawcy zwykle na moją prośbę sprawdzali i podawali informacje o kondycji baterii. No więc stan baterii jest do sprawdzenia jeszcze przed zakupem. No to przejdźmy do kolejnego pytania, czyli gdzie kupić używanego iPada? No ja swojego kupiłem na Allegro, natomiast widzę, że ostatnio też miejscem godnym zaufania jest OLX, bo obydwa portale mają taki program ochrony kupujących. Na przykład w OLX działa to w ten sposób, że płacisz za zakupy, ale pieniądze będą wypłacone sprzedawcy dopiero wtedy, gdy ty otrzymasz przesyłkę, sprawdzisz jej zawartość oraz dasz znać do OLX, że wszystko jest w porządku. Ja też mam sentyment do firmy AMSO, lubię tam kupować, tylko że ostatnio nie widziałem w AMSO zbyt wielu iPadów z A10 lub A12 i dyskiem większym niż 32 GB. Inną ciekawą opcją są produkty odnowione i outlety. Na przykład Apple sprzedaje na swoim portalu odnowione tablety, które mają nową baterię i mają roczną gwarancję. Natomiast sieciówki elektroniczne mają swoje outlety online, no i tam też bywają ciekawe iPady. Po wpisaniu frazy iPad Outlet. Zobaczysz w przeglądarce liczne miejsca warte sprawdzenia. Korzyści takich zakupów to z jednej strony dobry stan baterii zwykle tam jest gwarancja oraz w przypadku kupowania do pracy masz tutaj taką korzyść, że dostajesz fakturę VAT-owską. Na koniec chcę dodać, że ogromną zaletą produktów Apple jest długi okres wsparcia. Na przykład rzuciłem okiem i się okazało, że jeszcze w 2021 roku użytkownicy iPadów R, czyli tego iPada z 2013 roku dostawali łatki bezpieczeństwa. Ich urządzenia zostały wprawdzie na systemie operacyjnym iOS 12, czyli tym, który się skończył w roku 2018, ale przez kolejne 3 lata byli wspierani przez Apple'a, czyli łącznie przez 8 lat byli pod parasolem producenta. No i dzięki takiemu podejściu opłaca się sięgać po używane iPady. Co więcej, te urządzenia dość dobrze trzymają wartość, no bo ktoś inny chętnie kiedyś odkupi od ciebie sprzęt, który jeszcze mu posłuży. Mam nadzieję, że ułatwiłem wam poszukiwania używanych iPadów. Polecam też ten film z mojego kanału, którego kładkę tej widzisz z boku. No i podziel się tym, co myślisz. Porozmawiajmy, podyskutujmy. Ja zawsze chętnie czytam i odpowiadam na komentarze pod filmami. Pogodnie Cię pozdrawiam.